na koncercie z okazji Święta Niepodległości. Pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa o tej uroczystości. Jest to oczywiście niezwykle ważna dla Polaków data, jaką jest 11 listopada. Jest to rocznica 11 listopada 1918 roku. Władzę w państwie przejął wówczas Józef Piłsudski, dowódca Legionów Polskich. Uważa się bowiem, że w tym dniu Polska odzyskała niepodległość. Pod koniec XVIII wieku Rosja, Prusy i Austria dokonały rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej. Jak dobrze wiemy z lekcji historii, państwo polskie zniknęło na 123 lata z mapy Europy. Jednak Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości i przedstawiali się zaborcom na różne sposoby. Organizowali powstania zbrojne w kraju, walczyli także poza jego granicami. W tym trudnym okresie sił dodawały im m.in. utwory muzyczne, zwłaszcza pieśni patriotyczne i żołnierskie. 11 listopada w Polsce obchodzi się Narodowe Święto Niepodległości. Odbywają się wówczas rozmaite uroczystości, koncerty, a także manifestacje. Na wielu budynkach powiewają biało-czerwone flagi. I my również chcemy upamiętnić tę datę i zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu pieśni patriotycznych, ale również muzyki polskiej w wykonaniu naszych uczniów. Dzisiejszy koncert rozpoczął kwartet akordeonowy w składzie Zuzanna Bryś, Julia Blazło, Karol Jabłoński oraz Oskar Kieskowski. Kwartet prowadzi pani Iwona Dobryniewska i jako pierwszy utwór wykonają intradę Barbary Kaszuby. Jest to utwór, który rozpoczynał ważne uroczystości. Następnie wykonają pieśń Przybyli ułani pod okienko. Ta pieśń powstała w 1914 roku. Autorem tekstu ułożonego do melodii ludowej jest Felix Gwiszcz. Kolejne dwie pieśni są z czasów II wojny światowej i będzie to Oka oraz Serce w plecaku.